Także gdy są te bójki, proszę Państwa, w tych stołecznych warszawskich galeriach, no wczoraj żeśmy wracając z renomowanej galerii Atak, którą się opiekuje Akademia Sztuk Pięknych, był przepiękny wernisaż prac Ryszarda Grzyba, no i żeśmy tak wybrali się, bo to blisko było do galerii Schody, a tam jakiś dziad, proszę Państwa, katolicki w okularach napadł na nas. Dobrze, że byłam, proszę Państwa, z obstawą, jako że Doda chodzi z obstawą. W okularach taki dziad katolicki, a ten, co prowadzi galerię, kierownik, to on jeszcze powiedział, że on się dołączy, ale oni byli pod wpływem alkoholu. Ja mówię, że zobacz, moja ty kochana Marta Dowosz, śpiewałyśmy w tej galerii za darmo, dobrą rzecz robiłyśmy, a tu przecież rechodupstwo katolickie jest rechodupstwem katolickim, chamstwo jest chamstwem, to ze szpilki, z igły zrobią widły. Jezus Chrystus dla nich też, proszę Państwa, był buntownikiem przeciwko Rzymowi, buntownikiem, złym człowiekiem, diabła miał w sobie, Belzebubem był Jezus Chrystus, oni na niego się rzucili i zabili. Takie bójki są, proszę Państwa, w galeriach no, katolickich, przecież nieodrodzonych na wiarę, na mormonów, nie na prawosławnych, nie na świadków Jehowy, nie na badaczy, na żadnych ewangelików, jako że Warszawa jest abiblijna. Państwo wiedzą, że ten Pałac Kultury Stalina i Lenina to nie jest kościół Rocha, a my nie jesteśmy, proszę Państwa, w Anglii, Ameryce, Białystok. Tam jest taka tabliczka, która wyjaśnia, że jeszcze o 23.45 możecie pojechać do Złotej Cerkwi Prawosławia, do Anglo-Ameryki, Białystok, zobaczyć, jak baciuszka wygląda, jak biskup Jakub wygląda w diecezji białostocko-gdańskiej. A tak to wczoraj co, byłyśmy w galerii Schody, proszę Państwa, przy Nowym Świecie 30, gdzie jakaś Białorusinka, proszę Państwa, jak ona nie była w Białymstoku, nie była w Gdańsku, nie była w Poznaniu, we Wrocławiu, nie Łodzi, i od razu, proszę Państwa, chciała się dostać tutaj do Warszawy, bo ona myślała, że Warszawa to jest cudo wielkie, kulturalne. Przecież Warszawa to jest bazar Różyckiego, Warszawa to jest chamstwo. Tutaj mogą ci portfel ukraść, telefon mogą ci wyrwać, kamerę mogą wyrwać, okraść ciebie, pobić i nie wiadomo z jakim skutkiem, no bo przecież człowiek nie ma czasu aż tak bardzo dookoła siebie chodzić, żeby wydzwaniać na te różne policje, jak to żeśmy my wczoraj na straż zadzwonili na policję, która szybciutko przyjechała i kierowników galerii Schody spisała. No i będą mieli sprawę z powództwa cywilnego. Jako że ten mój kolega taki wysokiego wzrostu, 2 metry ma z brzuchem, to bardzo spokojny człowiek, on o mamę się troszczy, opiekuje się mamą, on nawet nie wie, co to jest powództwa cywilnego, bo nigdy się nie sądził. Ja mówię, no to widzisz, prawie tak samo jak i świadkowie Jehowy, ale najwyższy czas, żeby chociaż raz tę sprawę wyjaśnić, jako że chamstwa w Warszawie nie brakuje. A Tarysia mówi o tym kierowniku z galerii Schody, ty słuchaj, jakiego ma dużego kutasa, jak jest obdarzony strasznie. Ja mówię, słuchaj Rysia, mnie to nie interesuje, ty jesteś pedałem, ty jesteś ciotą, na ciebie też i lasota się rzuciła w galerii Green Gallery od Stare Miasto, right here in Warsaw, starówka warszawska, i przez to, że zainterweniowała Litwinka, a Litwinki są bardzo inteligentne przebiegi, lasota, no ta Rysia właśnie tej lasoty nie lubiła, proszę Państwa, zlikwidowano Green Gallery, zlikwidowano też prawie i tę galerię na Piórkowskiej, na starówce, tam gdzie się nic nie dzieje, zlikwidowano też galerię Pokaz, proszę Państwa, krakowskie przedmieście 22-24, dosłownie pod galerią Atak. Także zapraszamy, proszę Państwa, do Akademii Sztuk Pięknych, do galerii Atak, krakowskie 16.